3 tygodnie tramwajowych utrudnień. Od poniedziałku przystanek przy Stadionie Śląskim stał się centrum przesiadkowym. Tramwaje 6, 11 i 19 będą dojeżdżać tylko do przystanku Chorzów Stadion Śląski. Linie 0, 23 i 43 nie kursują w ogóle. Powodem są trzy inwestycje tramwajów śląskich. Dokończenie tego odcinka, który od pewnego czasu jest modernizowany między ulicą Złotą a ulicą Dębową. Tam ten remont, ta modernizacja trwała przy utrzymanym ruchu tramwajowym po jednym torze. Mieliśmy zabudowane rozjazdy technologiczne. W tej chwili te rozjazdy technologiczne będą demontowane. No i w ich miejsce na tym odcinku, który do tej pory nie był objęty modernizacją, ułożone zostaną zupełnie nowe torowiska, tak żeby połączyć te tory nowo budowane z tymi istniejącymi wcześniej. Przy tej okazji posuną się inne, ale również zahaczające o torowisko wzdłuż ulicy Chorzowskiej inwestycje. Chodzi o połączenie modernizowanej pętli z głównym torem i budowę rozjazdu dla nowej linii wzdłuż ulicy Grundmana w Katowicach. To dlatego mieszkańcy podróżujący między Chorzowem a Katowicami nie mają wyjścia i muszą jeździć autobusami. To także dodatkowe utrudnienie dla osób podróżujących z i do Bytomia. Zwłaszcza, że toczy się też kolejowa inwestycja i nie da się tam również dojechać pociągiem. Podróż kończy się w Chorzowie Batorym. W stacji Bytom trwa demontaż peronów, torów i sieci trakcyjnej. Również w listopadzie rozpoczęła się przebudowa przejść pod torami w Bytomiu oraz wiaduktu przy ulicy Zabrzańskiej. I front robót prowadzony jest również między Bytomiem Północnym a Radzionkowem. Jeszcze długo będzie trzeba korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej organizowanej przez Koleje Śląskie pomiędzy Katowicami a Tarnowskimi Górami. Tramwajowe utrudnienia skończą się z kolei 12 grudnia.